Gratulujemy życiowego wyniku w rajdzie Arłamów. No bardzo dziękuję. Było na początku było trudno, potem jakoś tam nam poszło, że jesteśmy tutaj na drugim miejscu. No, wielki sukces dla nas, dla naszych mechaników, dla naszych rodzin, także no, jesteśmy w ciężkim szoku, że po prostu no, ukończyliśmy na takim miejscu, a nie na innym. Krystalizują się już plany na przyszły rok? No, w przyszłym roku na pewno chcielibyśmy jechać RSMP. Jeśli chodzi o pojazd, jeszcze nie jesteśmy sprecyzowani co do następnego. No, cały czas nas korci ta grupa UPNN, napęd 4x4, no i chcielibyśmy może tu zostać. Czy z tym samochodem, nie wiemy. Jak widać, da się tym szybko jechać, może kwestia tego, żebyśmy po prostu więcej uwagi spędzili na swojej jeździe niż szukaniu jakichś nowinek w samochodzie.